28 milionów wyda suwalskie przedsiębiorstwo gospodarki odpadami na nowoczesną sortownię. To kolejny krok do spełnienia unijnych wymagań. Do roku 2035 z całej masy odpadów musimy 65% wykorzystać ponownie. Ponadto do roku 2035 z całej masy odpadów tylko możemy składać w tak zwanej kwaterze 10% odpadów. Istniejąca instalacja nie dawała nawet szansy na spełnienie tych norm. Stąd pomysł na wybudowanie zupełnie nowej, ale i kosztownej linii sortowniczej. Miejska spółka o wsparcie finansowe tej inwestycji zabiegała od dawna. W 2018 roku złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek o wsparcie i po wielu miesiącach starań do miasta dotarła informacja, że 85% kosztorysowych nakładów zostanie sfinansowane środkami ze wsparcia. Ogłoszony przetarg jednak szybko sprowadził inwestora na ziemię. Ceny poszły tak do góry, że z wartości, czyli kosztorysu pierwszego, który opiewał na 18 171 000 zł, po przeprowadzonym przetargu inwestycja ta zamknęła się kwotą, znaczy ma się zamknąć kwotą 26 290 000 zł. Kolejny wniosek złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska skazany był na klęskę. Środki na finansowanie tego rodzaju inwestycji zostały już w całości rozdysponowane. Spółka jednak nie złożyła broni. Poszukując środków do koncepcji unowocześnienia zakładu, przekonała posłankę Aleksandrę Szczudło. Pani poseł się zainteresowała tym tematem, obiecała pomóc. I szanowni państwo, zaowocowało to tym, że z pierwszej sumy dofinansowania 11 milionów spółka nasza otrzymała dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych, czyli dofinansowanie już opiewało na ponad 15 milionów złotych. Efektem starań będzie automatyczna linia sortownicza złożona między innymi z rozrywarki worków, sita bębnowego wyodrębniającego trzy rodzaje odpadów, dwóch separatorów żelaza. Istotnym elementem instalacji będzie również separator optopneumatyczny dzielący między innymi butelki PET według kolorów. Pojawią się tu też kabina sortowania surowców takich jak karton czy folia i hydrauliczna prasa do belowania surowców wtórnych. Będziemy mieli nowoczesną instalację do odpadów, które są zbierane w sposób selektywny. Także instalacja ta będzie całkowicie zautomatyzowana, już będzie naprawdę na takim europejskim poziomie. Wykonawcą inwestycji będzie ełcka firma Pribo EPB, która ma już na swym koncie tego rodzaju realizację. Myśmy zrealizowali budowę zakładu przedsiębiorstwa gospodarki odpadami Ekomazury w Ełku. Od samych podstaw, prawda, od wejścia na teren, na którym nic nie było, powstał jeden do dzisiaj z najbardziej nowoczesnych zakładów oczyszczania z technologią właśnie automatyczną. Wykonawca zadeklarował, że w marcu lub kwietniu, tuż po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, wejdzie na plac budowy. Na początku drugiego półrocza rozpoczęte zostaną prace instalacyjne, a z końcem 2022 roku linia będzie gotowa do użytkowania. Obecna na spotkaniu z mediami posłanka Aleksandra Szczudło chwaliła współpracę z suwalską spółką i samorządem. Także myślę, że ta nasza współpraca będzie kontynuowana w tak, wydaje mi się, bardzo dobry sposób. Ta deklaracja może okazać się bardzo cenna. Prezydent Suwałk poinformował bowiem, że władze miasta w ramach realizowania założeń zamkniętego obiegu odpadów myślą o budowie biogazowni.